Witam w kolejnym odcinku dyskografii. Dzisiaj tak odwiedzamy sobie KN-a. I co, tutaj mam 4 albumy. Tu trochę opowiem, ale zanim to chciałem powiedzieć taką rzecz. W przypadku KN-a chciałem nakreślić coś takiego, że w jego twórczości są jakby dwa etapy. Najpierw maska. I później zdjęcie maski. Co prawda teraz do tej maski wrócił na dwóch ostatnich albumach. Ale nie czuję tego tak bardzo jak za pierwszym razem, gdy on nagrywał w swojej masce. I chciałem też powiedzieć, że każda z tych płyt, którą mam, różni się wydaniem. Mam to położyć dalej. Pierwszą, jaką mam, to jest KN. Tylko śmierć może mnie po to zatrzymać. Fokusuj się. Okładka ogólnie bardzo minimalna, po prostu biały to albo czerwony, w środku raczej są zdjęcia, no taka raczej typowa. Jeżeli chodzi o KN-a, to mamy całość tracklistę, płyta już szła w 2014 roku, też ja to już nie pamiętam do końca, ale na nie było spoko. Później w następnym roku wychodzi piątek 13. Na tej płycie jest kilka utworów, które pamiętam bardzo dobrze. Wszystko jest to wydanie 2 CD. Ja wam powiem, które utwory pamiętam, bo musiałbym sobie sprawdzić. Z pierwszej to na pewno Move Me Dave. Jeżeli chodzi o drugi, zbyt wiele, takich najbardziej znanych chyba. No, w ogóle, jeżeli mam w ogóle ciekawostkę, patrzcie, Kizo. W 2014 już Kizo nadawał. Ale taką kopertę, taką obwrotę tej płyty. Miałem to samo, piątek 13, z tyłu jest. Upadam, żeby powstać, staję, żeby biec, piony, by wygrać, czy też, no, cytat. To są te. No i tutaj są cedek 1 i 2. No, tak to wygląda. Ja to zrobię to płciwo. Wiecie, wam pokażę. Także tutaj o wiele bardziej znana płyta niż to. Ogólnie to KN dużo wydawał. Te płyty, które są tutaj, to jest właśnie okres masy. Tutaj jest przed masą, po masce. Później jeszcze wiadomo, były takie płyty jak debiut, to on z tamtego roku, ta nowa, która wyszła, tylko i nie kupowałem, bo po prostu nie siedziała. Debiut, jeżeli znajdę tą płytę, no to pewnie też zakupię. To on to się pomyśle, bo to nie do końca już mi siedzi ten KN Master. Ten stary KN Master to było spoko. Dalej mamy epkę, która była dla mnie to trochę niedoceniona. KN 88 EP czy 88 EP. No tutaj głównie właśnie niebieski kolor, taki błękitny, z białym dominuje z tyłu, jest wiadomo. Tracklista. No wszyscy widzicie, jak to wygląda, to jest też wydane w Super Jewel Boxie. No Alter Ego. Czy jest tu coś. Pamiętam, że no, dla mnie ta płyta była po prostu spoko i żałuję, że taką osobę nie usłyszałem. I płyta 2020. Płyta, która sądziła dla mnie, że KN po zdjęciu maski już poszedł stricte bardziej w pop niż w rap. I trochę mnie to bolało, ale z drugiej strony drugie, bo zatem to jest bardzo ważna płyta dla kanału Tobi 1408, ponieważ kanał drugi film na kanale to jest właśnie ta płyta. Pokaz tej płyty z moim głosem. To był pierwszy film z moim głosem. Pierwszy to był biały, bez głosu. Pokaz płyty. No, książeczka, tutaj te zdjęcia. Tam zazwyczaj w tych książeczkach są zdjęcia. Nie ma tekstu. Do tekstu po prostu się uczysz. No, ta płyta jest myślę, że najlepsza, ale to przez to, że taka najbardziej nowoczesna jest, jeżeli chodzi o to wszystko. To jest taki typowy rap,
A to jest taki stary, zwariowany Kaan, który kiedyś był. Jeżeli chodzi o jakieś jeszcze inne futry Kaana, no to nie ma dostatecznej wiedzy. Wiem, że właśnie jest to on, ponieważ myślałem, żeby kupić tą płytę. Pod względem bardziej wspomagania artysty. Oprócz tego ta najnowsza, tylko nie pamiętam, jak ona się nazywała, bo chyba, ale chyba Dynamit. Tak mi się wydaje. Dynamit to taka biało-czerwona, co mi sprawdziłem kiedyś utwór z Delisem. Oprócz tego na pewno Debiut wyszedł i Debiut myślę, że kupię. A jeszcze jest jedna, tylko nie pamiętam tytułu. Pamiętam okładkę, ale nie pamiętam tytułu, a bez tytułu no to ogólno powiemy o tym, więc to byłoby na tyle. Dajcie znać, jakie jeszcze znacie płyty Kaana, nie wiem, czy widzicie tego artystę. No i trzymajcie się. Ejlu.